bo zrobił tu ze mnie pastor. Dlatego możemy przejść od razu do rzeczy. Dziś będziemy kontynuować serię kazań, serię nauczeń, którą tydzień temu rozpoczął Bartek Ladra. Odsyłam was do jego kazania, dostępnego na naszych kanałach w internecie, Spotify, SoundCloud, YouTube. I w tej serii, która nosi taki tytuł Ufam, chcemy rozmawiać o tym, w jaki sposób w czasach, które są naprawdę pełne niepokoju, które naprawdę są niepozbawione wyzwań, kiedy widzimy napięcie pomiędzy różnymi państwami, różnymi potężnymi państwami, kiedy widzimy epidemie, widzimy kryzysy, jak w tym wszystkim możemy zadbać o swoje zaufanie do Boga, zadbać o ten fundament, o tą kotwicę dla naszego życia, jaką może być właśnie zaufanie Bogu, jaką może być relacja z Nim. Dzisiaj chcemy mówić o tym, w jaki sposób możemy pozostawać pod wpływem Boga, w jaki sposób zadbać o to, żeby nie wyłączyć się, ale celowo pozostawać pod wpływem Boga, pod wpływem Ducha Świętego. W pierwszym liście Piotra, rozdział 5, werset 6, czytamy takie słowa. Uniżcie się pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w swoim czasie. Widzimy tutaj, że kiedy zaczynamy iść za Jezusem, kiedy mamy relację z Bogiem, nie oznacza to, że automatycznie cały czas będziemy pod wpływem, pod oddziaływaniem Boga. To wszystko zależy od naszej wolnej woli, od tego, czy dobrowolnie będziemy umieszczać się w miejscu właśnie tego wpływu, właśnie będziemy pozostawać dobrowolnie pod Jego władzą. Na tym polega wolność, którą przyniósł nam Jezus przez to, co zrobił na krzyżu, przez swoje zmartwychwstanie. Dał nam wolność, żebyśmy mogli celowo i świadomie oddawać się pod panowanie Boga, pod Jego władzę, pod Jego wpływ. O tym, jak ważne jest to, żeby właśnie celowo zabiegać o dobre rzeczy, które będą miały na nas wpływ, pisze też apostoł Paweł w liście do Rzymian, werset 2, rozdziału 12. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Widzimy tutaj kontrę do tego, pod czego możemy być wpływem w stosunku do wpływu Boga. Przeczytam jeszcze z innego przykładu ten werset. A nie upodobniajcie się do doczesności, ale niech wasz umysł odnowi się i przemieni, abyście rozpoznawali, czym jest dobra i upodobana i doskonała wola Boga. Widzimy tutaj, że w kontrze do bycia pod wpływem Boga jest bycie pod wpływem tego wieku, doczesności, możemy powiedzieć kultury, otaczającej nas kultury, możemy też powiedzieć świata i będę używał tego określenia, świata nie w rozumieniu kuli ziemskiej, nie w rozumieniu takim potocznym, tylko takim biblijnym. Świata, czyli po prostu ogółu ludzi, którzy żyją sami dla siebie. Nie są pod władzą, pod wpływem Boga, ale żyją sami dla siebie. Więc możemy żyć pod wpływem takiego otoczenia świata albo pod wpływem Boga. I żeby zacząć ten temat, w jaki sposób pozostawać pod tym dobrym wpływem, możemy sobie odpowiedzieć na pytanie. Poproszę o pierwszą grafikę. W skali od 1 do 10. Gdzie jesteś? Czy jesteś jedynką, jesteś całkowicie pod wpływem otoczenia świata, czy może jesteś, uważasz się za dziesiątkę, jesteś w pełni pod wpływem Boga? I może kilka takich pytań pomocniczych dla mnie, dla was, dla każdego z nas, żeby sobie umieć na to odpowiedzieć tak naprawdę, żeby to nie było takie uznaniowe. Jak wygląda moja rozrywka? Co robię w wolnym czasie? Czy biorę wszystko to, co proponuje Netflix, YouTube, nie wiem co tam jeszcze? Dowolne treści, które są teraz na topie, którymi ludzie się zachwycają, czy może jednak sprawdzam, zastanawiam się, czy to uwielbia Boga, czy może to, co tam jest przekazywane, nie jest wprost w kontrze do Bożego Słowa, do tego, co mówi Bóg. Czy to nie obraża Boga, to, co tam jest przekazywane, czy selekcjonuję to, czym się rozrywam, to, co przyjmuję
do siebie podczas swojego czasu relaksu? Jakie słowa wypowiadam? Czy po prostu poddaję się swoim emocjom, nie dbam o to tak naprawdę, co też mam w głowie, co myślę i to samo wypowiadam? Czy może celowo wybieram słowa, które będą budować mnie i innych, które będą budowały moją wiarę i wiarę innych? Nie chodzi o to, żeby zaklinać rzeczywistość, ale o to, żeby przede wszystkim z tym, z naszymi ciężarami przychodzić do Boga i do właściwych osób i zawsze dbać o to, co wypowiadamy. Żeby żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodziło z naszych ust, jak pisze Paweł w liście do Efezjan 4,29. Na co przeznaczasz swoje pieniądze? Kiedy spojrzysz na swój wyciąg z rachunku bankowego? Czy może kiedy przyjdzie pensja, przyjdzie jakaś zapłata z jakiegoś zlecenia, kontraktu, może kieszonkowe od rodziców, to przeznaczasz wszystko na swoje jakieś zachcianki, swoje, żeby się trochę rozerwać, a jeśli coś tam na koniec zostanie, to rzucisz na tak zwaną tacę, dasz na Boże Królestwo, czy może zdecydowałeś się kiedyś w swoim życiu, że będziesz, kiedy tylko otrzymasz jakiś wpływ pieniędzy, jakiś wpływ środków, przeznaczysz to na Boże Królestwo, stały, określony procent ze swoich przychodów. I wreszcie, na czym opierasz swoją wartość? Czy może na tym, że jesteś doceniany w pracy, może na tym, że ludzie mówią tobie komplementy za to, jak wyglądasz, może masz świetną figurę, może świetnie się ubierasz, a jeśli czegoś z tych rzeczy zabraknie, to czujesz się bezwartościowy. Może poddajesz się presji otoczenia i myślisz, że jak nie jesteś w związku, nie masz chłopaka, dziewczyny, męża, żony, to jesteś bezwartościowy, bo to znaczy, że nikt cię nie kocha. Czy może przeciwnie, wiesz, w czym jest twoja wartość, wiesz, że ona jest w Jezusie Chrystusie, że nie jesteś w stanie zasłużyć na miłość Boga, ale On postanowił ze względu na to, jak dobry, jak współczujący jest, że ukocha ciebie, jak tylko da się najbardziej, że przeznaczy za twój los swojego własnego, ukochanego syna. I twoja wartość jest w tym, że jesteś w Jezusie, że oddałeś mu swoje życie i że Bóg, Ojciec, patrzy na ciebie tak jak na swojego ukochanego, jednorodzonego syna. I teraz, czy jesteś jeden, czy może jesteś 10? Nie musisz odpowiadać na głos ani do sąsiada po lewej lub prawej stronie. Odpowiedz sam sobie. Raczej nikt tutaj nie jest 10. Myślę, że 10 jest tylko Jezus, ale myślę, że znalazłoby się parę 9. I skupmy się na tym, zastanówmy się, co oznacza w ogóle być pod wpływem. I tak obrazowo, jak to jest, kiedy ktoś jest pod wpływem alkoholu? Pewnie każdy z nas, no bo raczej sami nie byliśmy nigdy pod wpływem alkoholu, tak mi się wydaje, nikt z nas nie był, więc byliśmy obok jakiejś osoby, która była pod mocnym wpływem alkoholu. Jak taka osoba się zachowuje? Zmieniają się rzeczy, z których się śmieje. Zmienia się sposób, w który taka osoba mówi. Zmienia się percepcja, czyli jakieś przekonania o tym, o własnej atrakcyjności i atrakcyjności ludzi w zasięgu tej osoby. I często taka osoba pod wpływem tutaj alkoholu nie zdaje sobie sprawy, nie jest świadoma, że jest pod tym wpływem i zachowuje się jakby nigdy nic. To znaczy leci po prostu z tym, co jej przychodzi do głowy. I zastanówmy się, czy możemy my, jako ludzie, którzy chcą iść za Jezusem, czy możemy być pod wpływem świata, kultury, otoczenia i nawet sobie z tego nie zdawać sprawy? Czy możemy być pod negatywnym wpływem przeciwnego Bogu sposobu myślenia i nawet sobie nie zdawać z tego sprawy? Myślę, że jest to możliwe. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy zastanowili się właśnie, jak się zabezpieczyć przed tym złym wpływem, przed wpływem świata, który nie uwzględnia
nie zna Boga. I chciałbym, żebyśmy przeszli, spojrzeli na historię Daniela. Księga Daniela to jest jedna z ksiąg Starego Testamentu i ona przedstawia rzeczywistość, kiedy Izrael z powodu swojego długotrwałego buntu przeciwko Bogu, przeciwko jedynemu prawdziwemu Bogu, znalazł się w bardzo trudnym położeniu, dlatego że Babilończycy, najpotężniejszy albo jeden z najpotężniejszych narodów w tamtym świecie, najechali Izrael, zniszczyli tak naprawdę państwowość, zniszczyli stolicę, Jerozolimę, zniszczyli świątynię. Elity albo część z nich zabili, większość uprowadzili do siebie, do Babilonu. I wśród tych najważniejszych ludzi z Izraela był Daniel i jego trzej przyjaciele. Król Babilonu, Nebukadnesar, postanowił, że najlepsi, najmądrzejsi, najbardziej bystrzy z chłopców z rodu królewskiego i książęcych zostaną przeznaczeni na służbę właśnie na dworze króla, na taką służbę polityczną. Mieli być przygotowani przez pewien okres, a potem mieli służyć królowi swoimi talentami. I przeczytajmy tą historię z pierwszego rozdziału Księgi Daniela. I najpierw wersety od 3 do 5. Król rozkazał też Aszpenazowi, dowódcy swojej służby dworskiej, aby sprowadził chłopców izraelskich pochodzących z królewskiego lub z książęcego rodu. Chodziło mu o chłopców bez jakiejkolwiek wady, pięknie zbudowanych, bystrych i mądrych, posiadających wiedzę, zdolnych w nauce i silnych na tyle, by mogli służyć w pałacu królewskim. Rozkazał nauczyć ich pisma i języka chaldejskiego. Król wyznaczył im dzienny przydział żywności z kuchni dworskiej oraz wino z dworskich składów i polecił kształcić ich przez 3 lata, a po tym okresie stawić ich przed sobą. Ci młodzi ludzie, ci młodzi mężczyźni zostali poddani bardzo silnemu wpływowi kultury, która była wroga, przeciwna Bogu, którego oni wielbili, prawdziwemu, żywemu Bogu. Zostali poddani indoktrynacji. Byli nauczani języka Babilonu. Król postanowił, że zmieni ich imiona i to jest ciekawe. Możemy przeczytać, w jaki sposób imiona, które oddawały chwałę Bogu, zostały zmienione na imiona chwalące bożki Babilonu. Wśród chłopców judzkich znaleźli się m.in. Daniel, czyli Bóg jest moim sędzią po hebrajsku, Hananiasz, Pan był łaskawy, Miszael, kto jest taki jak Bóg, Azariasz, czyli Pan okazał pomoc. Przełożony służby dworskiej zmienił im imiona. Danielowi dał na imię Belteszasar, Hananiaszowi, i Belteszasar to znaczy Balat, chroń króla, Balat, czyli bóstwo babilońskie, Hananiaszowi Szadrak, czyli rozkaz Aku, Miszaelowi Meszak, czyli kto jest jak Aku, a Azariaszowi Abednego, czyli sługa Nebo. Babilończycy chcieli zmienić tożsamość tych ludzi, chcieli zmienić to, kim są. Dostali też wykształcenie babilońskie i wreszcie król chciał, żeby zmienili nawet swoją dietę. I właśnie w taki sposób działa ten świat, otoczenie, kultura, jakkolwiek to nazwiemy. W ten sposób, że najpierw ma nastąpić zmiana naszego myślenia. Poproszę ten schemat o wpływie tego świata. Zmiana sposobu naszego myślenia. I za tym podąża zmiana tego, w co wierzymy, w jaki sposób wierzymy i wreszcie zmienia się nasze zachowanie. To są stopniowe, drobne zmiany, niuanse, kiedy najpierw poddajemy się wpływowi otoczenia co do naszego sposobu myślenia, potem co do przekonań, co do wierzeń i wreszcie zmienia się nasze zachowanie.
i nie zdając sobie być może nawet z tego sprawy, przestajemy w praktyczny sposób okazywać zaufanie Bogu, a ufamy czemuś wprost przeciwnemu. I Biblia zapewnia nas o tym, że cały czas jesteśmy tak naprawdę na froncie bitwy, bitwy o nasz umysł. W liście do Efezjan 6:12 Paweł ujął to w ten sposób. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. Cały czas jesteśmy poddawani wpływowi konkretnych sił, które są przeciwne Bogu, czyli też przeciwne naszemu dobru, dlatego że, tak jak to Rafał dzisiaj podkreślał, Bóg jest dobry, On jest doskonały i chce dla nas tylko dobrych rzeczy. Jego wola równa się nasze najwyższe dobro. A te siły, o których czytamy w tym fragmencie, chcą czegoś wprost przeciwnego dla nas. Jezus mówi o szatanie, że on przyszedł, by niszczyć, by kraść i by zabijać. Więc w jaki sposób możemy toczyć tą bardzo ważną, kluczową dla każdego z nas walkę? Na pewno nie stanie się to przypadkiem. Na pewno przypadkiem nie możemy stawiać kolejnych kroków, rozwijać się w swojej wierze, iść za Jezusem. Nie możemy tego robić na pół gwizdka, na 50%, okazjonalnie. I możemy sobie tutaj porównać to do takich codziennych obszarów naszego życia. Czy da się okazjonalnie stosować dietę i być zdrowym, szczupłym? Myślę, że nie. Raz w tygodniu zjem zdrowy, pełnowartościowy posiłek, na pewno schudnę, na pewno mi to wiele da, na pewno będę miał świetne wyniki, jak sobie zrobię badania. Raz w miesiącu zrobię ćwiczenia na brzuch i na ramiona i już niedługo będę wyglądał jak Schwarzenegger. A może w kwestii relacji, budowania relacji. Raz na miesiąc powiem chłopakowi, dziewczynie, małżonkowi komplement, raz na rok, ale na jakąś naprawdę super randkę się wybierzemy i na pewno nasz związek będzie się super rozwijał, będzie niesamowity. Nie podchodzimy tak do codziennych rzeczy, ale wydaje mi się, że czasami podchodzimy tak do naszej relacji z Bogiem, do naszej wiary. Ale w ten sposób nie zabezpieczymy się przed tym negatywnym wpływem tych sił, które walczą przeciwko nam. Nie zachowamy się pod wpływem, pod tym dobrym, najwspanialszym wpływem Boga, kiedy będziemy okazjonalnie coś robić, żeby rozwijać z Nim relacje. A co jest potrzebne? Są potrzebne konkretne postanowienia i podążanie za nimi, i wierność w tym. I wracając do historii Daniela, czytamy w kolejnym wersecie z tej historii, w wersecie 8. Natomiast Daniel postanowił w swoim sercu, że nie będzie kalał się potrawami z królewskiego przydziału, ani winem z królewskich składów. Zaczął więc zabiegać u przełożonego służby dworskiej, by pomógł mu uniknąć skalania. Daniel wiedział, że jest to kluczowe, żeby nie został włączony w kult dla tych bogów babilońskich, żeby nie oddawał chwały temu, co oddaje chwałę jego otoczenie, które jest wrogo usposobione do prawdziwego, żywego Boga. Na stole króla było jedzenie, były napoje poświęcone obcym bóstwom. Były związane z kultem tych bożków. I dlatego Daniel, kiedy zostało zmienione jego imię, kiedy król postanowił, że w inny sposób będą na niego wołać, będą go nazywać niż to jego prawdziwe imię oddające chwałę Bogu, nie przeciwstawił się temu, bo wiedział, że to jest tylko coś zewnętrznego. On znał swoją tożsamość, ale kiedy na szali zostało położone to, czy będzie wierny Bogu, czy swoim zachowaniem będzie oddawał chwałę obcym Bogom, podjął konkretne działania, podjął postanowienie, że zadziała i że nie podda się.
I widzimy, że Bóg przyznał się do tego postanowienia Daniela. Daniel nie tylko coś postanowił, ale też podjął konkretne kroki, których czytamy w kolejnych wersetach. Wersety 11-15. Wtedy Daniel zwrócił się do nadzorcy, którego przełożony służby dworskiej postawił nad nim oraz nad Hananiaszem, Miszaelem i Azariaszem. Proszę, powiedział, zrób próbę ze swoimi sługami przez 10 dni. Niech nam podadzą do jedzenia jarzyny, a do picia wodę. Potem niech przy tobie ocenią nasz wygląd i wygląd chłopców korzystających z przydziału króla. I postąp ze swoimi sługami zgodnie z tym, jak wypadniemy w twoich oczach. I nadzorca przychylił się do ich prośby, poddał ich 10-dniowej próbie. Po jej zakończeniu okazało się, że wyglądają lepiej i są postawniejsi niż chłopcy karmieni przydziałem królewskim. Daniel podjął ryzyko, że ten opiekun, czy może później wyżsi urzędnicy, czy może wreszcie król, ukarzą go za to, że nie chce poddać się ich rozkazowi, że on nie chce, odrzuca to, co król w swojej łasce mu daje. Wspaniałe jedzenie i napoje, które zostały ofiarowane bóstwom Babilonu. Zaryzykował. Był tak naprawdę sługą, niewolnikiem, wziętym do niewoli. I mogło go spotkać wszystko, ale on postanowił, że nie chce skalać się tym, co zostało ofiarowane bóstwom, tym, co zostało ofiarowane fałszywym bogom. Podjął konkretne działania i Bóg się do tego przyznał. I Bóg w tym się uwielbił, dlatego że nie tylko nic złego z tego nie wynikło, ale nawet ta dieta, same warzywa i woda okazała się lepsza i nawet przysłużyła się rozwojowi kariery Daniela i jego przyjaciół. I tak samo może być w naszym życiu. Możemy podjąć konkretne decyzje i potem podążać za nimi, żeby w chwilach próby, w chwilach konfrontacji z wpływem tego świata nie poddać się mu, ale pozostać wiernym, czyli okazać praktyczne zaufanie Bogu, Jezusowi. I żeby podać kilka przykładów z mojego życia, jakie ja podjąłem, takie decyzje, za którymi idę i wierzę, że Bóg je błogosławi, że są dobre. Kiedyś, kiedy zacząłem w ogóle myśleć o takich rzeczach jak relacje męsko-damskie, wiedziałem, że nie chcę wejść w relacje z kobietą, z dziewczyną, która nie stawia Boga na pierwszym miejscu. No i pewnie tak jak w życiu większości z nas, pojawiały się różne możliwości, żeby postąpić inaczej. Ale ja miałem to postanowienie, wiedziałem, że nie chcę tego robić. I wierzę, że dzięki temu, że nigdy nie byłem w takiej relacji właśnie, w której bym szedł w tak zwanym nierównym jarzmie, jak to jest napisane w drugim liście do Koryntian, to sprawiło, że mogłem zdrowo rozwijać swojego ducha, że mogę dzisiaj być w miejscu, w którym jestem. Mogę rozwijać się w tym, do czego Bóg mnie wzywa, do czego mnie powołuje. Kiedy miałem, nie wiem, może 10, coś koło tego, 10 lat, postanowiłem też, że będę stałą, określoną kwotę z tego, co dostawałem od swoich rodziców, czy z jakichś prezentów, oddawał na cele Królestwa Bożego, że będę to dawał po prostu do kościoła, w którym byłem. Konkretnie 10%. I chyba wtedy dostawałem 50 zł, jeśli uwzględnimy inflację, to wcale nie tak mało. I z tych 50 zł oddawałem 5 na Boże cele, na Boże Królestwo. Podjąłem takie postanowienie i trzymam się go do dzisiaj. I wierzę, że widzę, że Bóg to błogosławi. Modlitwa. Nauczyłem się modlić. Postanowiłem, że chcę ze swoimi problemami przychodzić do Boga. Musiałem się tego też nauczyć. Musiałem zrozumieć, że nie chodzi tutaj o odklepywanie jakiejś listy próśb. Nie chodzi tutaj o recytację czegoś, co chciałbym, żeby się wydarzyło. Tylko chodzi o rozmowę z Bogiem.
cały czas uczę się tego, ale jestem właśnie w tym postanowieniu wierny. I dzięki temu mogę się w tym rozwijać i moje życie z Bogiem może iść do przodu. Tak samo ze studiowaniem Biblii. Na przykład teraz, w tym okresie mojego życia, mam taki nawyk, podjąłem taką decyzję, że z rana czytam rozważania, które każdy z nas dostał, każdy domownik. Łaska na co dzień. Każdego rana czytam je, teraz w drodze do pracy akurat. I są to bardzo dobre słowa, które budują mojego ducha, które są namaszczone, które są bardzo, bardzo praktyczne, bardzo praktycznie mówią do konkretnych obszarów mojego życia. Wieczorem zazwyczaj czytam jakiś fragment z Biblii i też inne rozważania. Więc to są konkretne postanowienia, które kształtują moje postawy, moje wybory, właśnie kiedy mam możliwość ich podjęcia, kiedy stoję na jakimś rozdrożu. I każdy z nas jest do tego powołany, jest do tego przeznaczony, żeby nie tylko podjąć jedną decyzję w swoim życiu, że idzie za Jezusem, że oddaje Mu wszystko, ale podejmować konkretne decyzje dotyczące szczegółowych obszarów naszego życia. Żeby nie poddawać się wpływowi tego świata, ale pozostawać pod wpływem Boga. I możemy się zastanowić właśnie, w jakim kontraście stoi to, co mówi ten świat, mówi nasze otoczenie, skupione na doczesności, a co mówi Bóg. I poproszę też o wyświetlenie tej tabeli. Słyszymy, nie dbaj o autorytety, tylko walcz o swoje. Coraz bardziej widzimy taką kulturę buntu. Ale Bóg mówi, szanuj autorytety, a będziesz błogosławiony. Zaspokajaj siebie, a będziesz spełniony. A Jezus uczy nas najbardziej swoją postawą, swoimi uczynkami. Wyrzekaj się siebie, a będziesz spełniony. Świat mówi bierz, a Bóg mówi dawaj. To jest bardziej błogosławione. Świat mówi twoje ciało należy do ciebie. Uprawiaj seks, rób cokolwiek chcesz, cokolwiek sprawia ci przyjemność. A Bóg mówi, że twoje ciało należy do Niego. I żebyś używał go w taki sposób, który podoba się Jemu, bo On wie, co jest dla ciebie najlepsze, a nie ty sam. Świat mówi goń za szczęściem, a Bóg mówi dąż do świętości. Świat mówi, to życie jest wszystkim, co masz, chroń je za wszelką cenę. A Bóg mówi w kontrze do tego, to życie to jest tylko chwila. Warto je poświęcić, warto je oddać, żebyś ty i inni ludzie razem z tobą mogli znaleźć się w wieczności, odziedziczyć życie, które jest wieczne. To jest tak diametralny kontrast, dlatego tak kluczowe jest, żebyśmy pozostawali pod tym wpływem Boga, a nie pod wpływem świata. I nie chodzi tutaj o to, żebyśmy uciekali z tego świata. Żebyśmy może stworzyli jakąś enklawę w lesie i zrobili tam chrześcijańską wioskę, albo żeby każdy z nas pozamykał się w jakiejś pieczarze na pustyni. Ludzie już tego próbowali, chrześcijanie już tego próbowali i nie o to tutaj chodzi. Jezus mówi o tym wprost. Zaraz to przeczytamy. Chodzi o to, żebyśmy swoim praktycznym zaufaniem Bogu w codziennych sytuacjach, tym praktycznym zaufaniem, które wynika z postanowień, które wcześniej podjęliśmy, żebyśmy tym uwielbiali Boga, żebyśmy odbijali światło Jezusa w tych sytuacjach. I być może to sprawi, że tak jak Daniel i jego przyjaciele, Miszael, Hananiasz i Azariasz, że przez ciebie, przez twoje zachowanie władcy, jacyś przywódcy polityczni przyznają publicznie, że Bóg, twój Bóg jest tym prawdziwym Bogiem, że On ma moc, że On jest w stanie zrobić wszystko, że On nad wszystkim panuje, bo do tego doprowadziła wiara i posłuszeństwo właśnie tych czterech młodych mężczyzn. Być może sprawisz, że zajdą jakieś duże zmiany społeczne. Tak jak na przykład chrześcijanie, ewangeliczni chrześcijanie w Wielkiej Brytanii w XIX wieku, kiedy Wilberforce już pod koniec swojego życia zobaczył
że jego wysiłki, żeby zniesiono niewolnictwo, ziściły się, udało się to zrobić. I Wielka Brytania potem walczyła, żeby inne kraje też poszły tą drogą. Być może zmieni się na lepsze sytuacja najbiedniejszych, dlatego że chrześcijanie byli tymi, którzy proponowali pierwsze przepisy prawa pracy, żeby ograniczyć na przykład pracę dzieci, żeby dzieci nie mogły pracować po 12 godzin w kopalni, tylko na przykład 6. Ale to był wtedy bardzo duży krok naprzód. Konkretnymi decyzjami i wiernością Bogu zmieniali życie ludzi na lepsze. Albo być może twoje zaufanie Bogu, twoja wierność w jakimś momencie konfrontacji sprawi, że jedna, dwie, trzy osoby w twoim otoczeniu poznają prawdziwego Boga i razem z tymi osobami spędzisz wieczność z tym razem, z tym wspaniałym Bogiem, z Jezusem. I dzisiaj chcemy jako społeczność wspominać to, co zrobił Jezus 2000 lat temu na krzyżu. I tuż przed tymi wydarzeniami, które doprowadziły do jego śmierci, przed tymi ostatnimi godzinami, Jezus modlił się o swoich najbliższych uczniów, o tych 11, bo Judasz go zdradził, którzy wtedy z nim byli, ale też o nas. I w tej modlitwie wypowiedział takie słowa: nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale abyś ich ustrzegł od złego. Nie należą do świata, jak i ja nie należę do świata. Poświęć ich do życia w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak ja ich posłałem na świat i za nich poświęcam siebie samego, aby ich życie również było poświęcone prawdzie. Wyraźnie tutaj widzimy, że Jezus nie chce, żebyśmy uciekali z tego świata, żebyśmy się go bali, żebyśmy stali się jakimiś pustelnikami, ale chce, żebyśmy poprzez swoją wierność, poprzez to, że nie będziemy szli na kompromisy co do tego, co postanowiliśmy ze względu na Niego, żebyśmy przez tą wierność zmieniali ten świat, żebyśmy w Nim jasno świecili. On każdego z nas wyznaczył na swojego ambasadora w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Jesteśmy Jego ambasadorami w naszych miejscach pracy, w szkołach, w swoich domach, w swoich rodzinach. I właśnie kiedy dzisiaj będziemy wspominać to, co zrobił Jezus na krzyżu, kiedy będziemy jeść chleb i wspominać to, jak On oddał swoje ciało na ofiarę za każdego z nas, i będziemy pić wino i przypominać sobie, że On dobrowolnie przelał swoją krew ze względu na nasze dobro, żebyśmy byli ocaleni, uratowani od naszego zepsucia i od wszelkich jego skutków. To mam wyzwanie dla każdego z nas. Podejmij jedną decyzję, jedną, być może małą decyzję, która sprawi, że będziesz okazywał praktyczne zaufanie Bogu w codzienności. Która sprawi, że będziesz odbijał światło Jezusa tam, gdzie jesteś. I że to światło będzie dotykało tych, którzy na razie są w ciemności, którzy na razie są w niewoli diabła, w niewoli, do której nikt nie jest przeznaczony, tylko każdy przez Boga jest przeznaczony, żeby poznał Jezusa. Bóg chce, żeby każdy poznał, spotkał osobiście Jezusa Chrystusa i doświadczył wolności, i doświadczył tego niesamowitego życia, jakie On daje nam w prezencie, ze swojej łaski. I co to będzie? Co to może być? Być może zaczniesz modlić się 5 minut dziennie do Boga swoimi słowami. Jeśli to zrobisz i będziesz w tym wierny, to gwarantuję Ci, że Twoje życie się zmieni. Być może nie stanie się łatwiejsze, bo Bóg będzie mówił Ci różne rzeczy, które będziesz robił, które będzie w Tobie zmieniał, ale będzie dużo lepsze. Nie będzie łatwiejsze, ale będzie dużo lepsze.
codzienne czytanie Biblii. Bóg będzie do ciebie mówił, będzie cię wysyłał do różnych ludzi z przesłaniem. Być może komuś okażesz konkretną pomoc, komuś, kto jej akurat potrzebuje, bo przeczytasz dzisiaj właśnie tego dnia, że do tego jesteśmy powołani, że Jezus chce, aby każdy z nas okazywał praktyczną miłość. Być może to będzie decyzja o walce z nałogiem, że porozmawiasz z kimś o tym, że poradzisz się kogoś, co możesz z tym zrobić. To jest wielka pułapka, w którą możemy się złapać, że kiedy przyjdziemy do Boga ze swoimi grzechami, to wtedy mamy przekichane. Wręcz odwrotnie, jak do Niego nie przyjdziemy, to wtedy mamy przekichane. Dlatego, że Bóg, kiedy je przynosimy do Niego, On pokazał dokładnie, że chce je całkowicie zabrać, że chce zdjąć z nas ich ciężar, bycia w nich, w ich niewoli, ale też całego wstydu, całego potępienia, jakie z ich powodu czujemy. On chce to zabrać, On to udowodnił na krzyżu. Wziął to wszystko na krzyż, więc z czyjąś pomocą, z pomocą drugiego człowieka, przez którego w twoim życiu zadziała Jezus, być może zaczniesz walkę z nałogiem. Być może postanowisz i będziesz oddawał Bogu część ze swoich dochodów, określony procent. Być może podejmiesz decyzję, że przejdziesz przez kurs Alfa, który zaczyna się już za miesiąc i poznasz Jezusa lepiej i ugruntujesz swoją wiarę i będziesz wiedział, w jaki sposób też możesz wytłumaczyć się przed ludźmi, którzy będą cię pytać ze swojej nadziei. Być może to będzie decyzja, że niezależnie od tego, jakie są okoliczności, ty będziesz pamiętał i będziesz wyznawał, że Bóg jest dobry. Być może teraz twoje modlitwy są brzmią tak jak ostatnie słowa, które wypowiedział Jezus przed śmiercią. Mój Boże, dlaczego mnie opuściłeś? Ale czuję mocno, że dzisiaj Bóg, dzisiaj Duch Święty zachęca cię do tego, wzywa cię do tego, żebyś nie poddawał się. Dlatego, że kiedy spojrzymy na Jezusa, przez tą ciemność, jaką On przechodził, to nie był koniec. Chociaż tak po ludzku wydawało się, że to jest absolutna klęska i koniec. To Bóg udowodnił, że On ma zawsze ostatnie słowo. I tak też jest w twoim życiu. Być może się zmagasz z depresją, być może zmagasz się z chorobą swoją, swojego bliskiego, z brakiem pracy. Dzisiaj Bóg zachęca cię, Duch Święty zachęca cię do tego, żebyś podjął decyzję, że będziesz trwał w nadziei, że będziesz pamiętał i będziesz wyznawał, tak jak prorok Jeremiasz na gruzach Jerozolimy, że każdego ranka Boża łaska odnawia się na nowo, niezależnie od tego, co widzimy, co mówią nam nasze zmysły. Być może to będzie twoja decyzja dzisiaj. Być może nauczysz się płakać pod wpływem Boga. Kochani, teraz wstańmy, pomodlimy się. Każdego z nas zachęcam, żebyśmy właśnie mieli taką jedną prostą decyzję. Nie podejmuj wielu naraz, ale podejmij jedną prostą decyzję, za którą będziesz potem szedł i która pozwoli ci zachować siebie pod wpływem Boga i dzięki temu też przyciągać pod ten zbawczy wpływ innych. Jeśli chcesz, żeby Bóg szczególnie dotknął ciebie, dał ci taką łaskę w tym, możesz podnieść swoją rękę. Jeśli chcesz podjąć dzisiaj taką decyzję właśnie o jakimś zaufaniu Bogu, zrób to przed Bogiem. Ja będę się modlił, wszyscy będziemy modlić się o siebie nawzajem. W sensie o to, żebyśmy mieli siłę, umieli przyjąć tą łaskę od Boga, żeby podjąć decyzję,
konkretną decyzję i za nią podążać. Panie Boże, Panie Jezu, tak bardzo dziękujemy Tobie za wszystko, co Ty zrobiłeś dla nas. Żebyśmy mogli przyjąć wszystko, czym Ty nie jesteś i oddać Tobie wszystko, czym my nie jesteśmy, wszystkie nasze braki. Panie, sami w stanie nie jesteśmy w stanie zmienić się na lepsze. Nie jesteśmy w stanie być wierni swoim jakimś postanowieniom, zmienić swojego charakteru, ale Ty umarłeś i zmartwychwstałeś, żebyśmy byli w stanie zmieniać się dzięki Tobie, dzięki Twojej łasce. Panie, ja chcę dzisiaj, Panie, nie pozostać taki sam. Chcę, Panie, podejmować kolejne postanowienia, które będą mnie prowadziły w momentach próby. I proszę Ciebie o to, Panie, żebyś dał każdemu z nas, dał mi, dał każdemu tutaj obecnemu i każdemu, kto słucha teraz tego przesłania, siłę, odwagę, żeby podjąć taką decyzję i potem za nią podążać. Panie, tak bardzo dziękujemy Tobie za wszystko, co Ty dla nas zrobiłeś, za całą Twoją łaskę i kochamy Ciebie. Amen.